Ale dziś będzie się działo, wiadomo, to jest gra. A super piątka, gry tej tajemnicy zna całą i będzie się działo. Wiadomo, to jest gra w kosza. Otwórz serce i pokochaj kosza. Otwórz serce i pokochaj kosza. Do naszej wejdź rodziny i nie daj wygrać innym. Zawsze my zwyciężymy, nikt tutaj nie przegrywa. Nadzieję masz od dawna, nadzieja to jest magia. I kosz to jest magia, kto gra, ten nie przegrywa. A wygrywa, wszystko? Ten wygrywa, wszystko? Zaraz wejdziesz na boisko, masz się bawić piłką. Więc otwórz serce i pokochaj kosza. Koszykarze. Znowu robisz to specjalnie. Rudy, spokój proszę. Powtarzamy. Nie potrafię skoordynować rąk i nóg. Nie przejmuj się tym. Odpoczniesz, odprężysz się, jutro będzie lepiej. Super piątko, koniec treningu. Czy Tony upadł na głowę? Mike musi więcej trenować. Daj spokój, on wie, co robi. Ach, odpuszczanie Mike'owi nie zapewni nam zwycięstwa w jutrzejszym meczu z Tikidami. Gdybym był trenerem, urządziłbym prawdziwe szkolenie, nie takie nie wiadomo co. Tak, trenerze. Ale się cieszę! To wspaniale, że gramy z drużyną Tikidów! To żaden powód do radości, że damy się zmasakrować najszybszym zawodnikom turnieju i będziemy patrzeć na ich akcje, których nie potrafimy skontrować. Tym bardziej, że trener beztrosko skrócił nasz wczorajszy trening. Tylko spokojnie. Rudy, w sporcie liczy się nie tylko siła mięśni, ale też psychika. Tony ma rację. Na przykład Tikidzi mają rozbudowaną filozofię. Dużo i ciężko trenują i dlatego są niezwyciężeni. To nie ma nic wspólnego z filozofią. Rudy, sport to nie tylko wyczyny fizyczne. Co jest, Pando? Dwie lewe ręce? Tony, gdybyśmy więcej trenowali, Mike od razu pokonałby swój problem z brakiem koordynacji. Klucz do zwycięstwa zawsze leży na boisku. Czytałem o tym w podręcznikach dla trenerów. Skoro tak napisali, to na pewno musi to być prawda. Słuchajcie, Makan właśnie wydał płytę z przebojami rocka na ukulele. Niesamowite! Rozumiem, Mia udaje, że interesuje ją kultura Tikidów, ale rozsadza ją radość, że znów ujrzy pięknego Makana. Wcale nie. Po prostu uważam, że kultura Tikidów jest fascynująca. Oczywiście. Nie ma żadnej filozofii? Moi drodzy, pędem na boisko, bo niektórzy z was uważają, że o wiele za mało trenujecie. Skupmy się na komunikacji. Niech energia krąży między nami. Właśnie tak! Jaki on przystojny! Jaki przystojny! W porządku? Tak, chociaż nie. Ojeju, to moja wina. Taki ze mnie nie zdara. Hej, spoko, to był wypadek. Bardzo z nim źle? Ależ nie, to tylko zwichnięcie. Sportowiec zawsze ryzykuje. Jak mogłem to zrobić? Jestem
taki niezdarny. Póki co Kimo na pewno nie może grać. Teraz Tikidzi poddadzą się walkowerem, a my wygramy bez walki. Super, i będziemy mieli opinię oszustów. Przepraszamy, Super Piątko. Chcemy z wami porozmawiać. Mamy problem, bo Kimo ma skręconą kostkę i nie może grać. Przegracie walkowerem. To wielka szkoda. Sportowiec nie poddaje się bez walki. Chcemy wam złożyć pewną propozycję. Czy zgodzicie się na zmianę zasad i wystawienie do meczu czterech graczy? Oczywiście. Chętnie pójdziemy wam na rękę. Brawo, dobrze mieć szlachetnego rywala. Dlaczego się tak głupio zgodziłeś? Przecież mieliśmy zwycięstwo w kieszeni! To strategia. Po pierwsze, pokażemy, że przestrzegamy zasad fair play, bo tak jest. Po drugie, wygramy bez problemu, bo w czwórkę nie wykonają swojego popisowego numeru. Tak, trzymać, Rudy. Mam nadzieję, że się uda. Przecież jesteśmy super piątką, a nie super czwórką. To nasza jedyna szansa na zwycięstwo. Zapomniałem wam powiedzieć, że stawiamy jeden, ale za to ważny warunek. Kimo jest naszym kapitanem. Nie może grać, więc logika wymaga, aby kapitan waszej drużyny również zrezygnował z udziału w meczu. Zgadzacie się? Tak, to zrozumiałe. Ale jak to? Ja jestem kapitanem. Do zobaczenia na meczu! Ależ Tony, to niemożliwe. Ja muszę być na boisku. Beze mnie ekipa straci skuteczność. Nie wygramy. Jeśli teraz odmówisz, zarzucą wam tchórzostwo. Mam dość! Dość! Rudy, patrząc z boku na mecz, wcale nie musisz być bierny. Przeciwnie, mając tak utalentowanych rywali jak Tikidzi, bardzo potrzebujecie trenera. No tak, i dlatego tu jesteś, Tony. Wiem, że masz bardzo dużo ciekawych pomysłów i drużyna może na tym skorzystać. Zatem ustępuję ci miejsca. Oto nowy trener. Trener Rudy! Mamy teraz zwracać się do ciebie, trenerze? Musimy odprawić specjalną ceremonię, by odnowić nasze siły i przyzwyczaić się do tego, że drużyna ma tylko czterech graczy. Potrzebujemy świętego miejsca Marai. Marai? Wiesz, co to jest Marai, panienko? Jasne. Kulturą Polinezji interesuje się od wczesnego dzieciństwa. Marai to jest takie miejsce... Panienko, Marai to miejsce święte dla wszystkich Hawajczyków. Tam się gromadzimy, by podjąć ważne decyzje. Teraz musimy się dowiedzieć, gdzie w San Antonio jest nasze Marai. Chętnie wam pomogę, jeśli chcecie, i popatrzę na ceremonię. W ceremonii biorą udział tylko wtajemniczeni. A jeśli będę przygrywać na ukulele? Uwaga! Koniec żartów i lekkiego traktowania. Przekonacie się, co to znaczy trenować. By przeciwstawić się tym wielkoludom, musimy grać siłowo. Musimy teraz przygotować niezawodną strategię gry. Mimo swojej postury, Tikidzi są szybcy. My także jesteśmy zwinni, z wyjątkiem Majka. Ponieważ jesteś z nas największy, właśnie ty stawisz czoło Tikidom i zdobędziesz najwięcej punktów. Będziesz środkowym graczem. Ależ Rudy, nie jestem dobrym strzelcem, przecież nie dam rady. Bez dyskusji. Jeśli się przyłożysz na treningu, pójdzie jak po maśle. Na rozgrzewkę 25 razy dookoła boiska, z każdym okrążeniem coraz szybciej. Start! 25! Jazda! Trzymajcie tempo, nie zwalniać! Jeszcze 2 minuty! Mike! Tikidzi są przyzwyczajeni do biegania po piasku. Jeśli więc nie będziemy trenować bardzo ciężko, na boisku będą szybsi od nas. Mój drogi Tony, w końcu znalazłem Marai w San Antonio. Nie uwierzysz, ale ono jest na twoim dachu. Na dachu? Święte miejsce na moim dachu? Wynik analizy położenia geograficznego jest jednoznaczny. Czy udostępniłbyś nam swój dach? Oczywiście. Czujcie się jak u siebie. Dziękuję. Musimy go dostosować do naszych potrzeb. To znaczy? Uważajcie, mój dom to moje święte miejsce. A? Jazda! Nie myśleć o niebieskich migdałach!
Mike, natychmiast się skoncentruj! Ej, co ugryzło Rudiego? Bądź delikatny, Rudy. Mike przechodzi mały kryzys. Ja wiem, co robię, Mio. Nie cackam się! Uważa się za dyktatora? Pamiętajcie, natura bierze swoją potęgę ze wszystkich żywiołów. Woda, ogień, ziemia i powietrze tworzą wielką jednię. Uwaga! Porysujecie podłogę! Woda gasi ogień, który trawi drewno. Słabość jednego jest siłą wszystkich. Nie! Bez dziur! Obiegliśmy boisko już 50 razy. Może czas na przerwę? Co teraz mamy robić? Skoro nie jesteśmy gotowi, bieganie nic nie pomoże. Przerwa! Ty nie. Ćwiczysz tak długo, aż się nauczysz. Przyniosę ci coś do picia. Jesteś głównym filarem strategii Rudiego. To okazja, żeby zabłysnąć. Z powodu mojej niezdarności chłopak ma skręconą kostkę i przez to musimy grać we czwórkę. Ładna mi okazja. Mike. Jesteś naszym olbrzymem i nie zostawimy cię samego. A gdybym zrobił krzywdę komuś z was? Ależ nie, Mike. Nie dręcz się takimi myślami. Nie fałszujcie! Teraz przekonamy się, czy udało nam się zjednoczyć drużynę. Tak! O, popisowy numer wychodzi im nawet w czwórkę. Koniec przerwy. Wracamy na boisko. Do Majka natychmiast! Weź się w garść! Możesz pokonać problemy, jeśli tylko zechcesz! Myślę, że jestem do niczego, Rudy. Zły, bardzo zły jest twój pomysł na nasze treningi. Trener Rudy, litości! Nasze szanse w meczu z Tikidami opierają się na Mike'u, a przez ciebie Mike jest coraz bardziej przygnębiony. Tony ma rację. Trzeba dbać o psychikę zawodników. Uspokójcie się. Przecież panuję nad sytuacją. Tak? To znaczy, że wiesz, co zrobić, żeby Mike odzyskał pewność siebie? Proszę, żadnego pomysłu. Ja? Mam, mam! Urządzimy ceremonię zjednoczenia z siłami natury. Jak Tikidzi. Co za bzdura. Nawet nie wiesz, co to jest. Nie, ale Mia wie. Ha? Przecież jesteś znawczynią kultury hawajskiej. Tak, tak, absolutnie. Tikidzi odprawiają ceremonię i łączą palce, żeby energia lepiej krążyła i... chodźcie ze mną. Niedługo Tikidzi rozpoczną swoje tajemnicze rytuały. Miło tu się siedzi, prawda? Wspaniały widok na San Antonio. W ceremoniach mogą brać udział tylko wtajemniczeni. Mistrzowsko opanowali sztukę jednoczenia się z żywiołami jak nikt przed nimi. Jak widzę, twoja mama piecze apetyczne ciasta. Dasz mi przepis? Rytuały hawajskie emanują taką niezwykłą duchowością. Są bardzo inspirujące, wiesz? A znacie ten kawał o rowerzyście i gorylu? Musisz stworzyć taką samą atmosferę spokoju i koncentracji, jaka otacza ich drużynę. Będzie dobrze. Tak uważasz? I dalej jak ustalone. Żałosne. Bardzo śmieszne.
Jak to, Rudy? Chcecie być tacy jak my? Nie, wcale nie. Odprawiamy rytuały Super Piątki, jak przed każdym meczem. Szalenie oryginalne. Mam się czym inspirować przed moim koncertem. Oni się z nas śmieją. Stella miała rację. To Makan cię interesuje, a nie filozofia Tikidów. Nie drążmy dalej tematu. Trener Rudy litości. Trener na niby. Co robisz? To długa historia. Chciałem, żeby Mike poprawił swoją koordynację, a w rezultacie jest jeszcze gorzej. Potem urządziłem ceremonię jednoczenia się z siłami przyrody. I zapanował totalny chaos. Już nie wiem, co robić. Ceremonię zjednoczenia z przyrodą? Ale to przecież obrzędy Tikidów, a nie wasze. Zapomnij o przepisach na idealny trening. Zamiast ślepo naśladować poradniki, zainteresuj się swoimi zawodnikami. Jak sądzisz, jakie zalety ma styl gry Majka? Jest piekielnie silny i można go porównać do żywiołów natury. A? Powiedziałeś mu to? A powinieneś. Kiedy poczuje się doceniony, odzyska pewność siebie. Takie tańce to nie dla nas. Żadnej magii i jednoczenia się z żywiołami. Nic z tych rzeczy. Ale Super Piątka umie się bawić. Wcale nie jesteśmy od nich gorsi. Mia, zagrasz nam coś na swoim ukulele? Przecież mówiłeś, że nie umiem grać. Tak, ale umiesz nas rozbawić. Cuoletto mio dio. Yukata mi konio, o ja yukate! Odkąd wiem, co to jest miłość, szaleję za muzyką! Przepraszam za dyktatorskie zapędy. Macie swoje wady, ale także wielkie zalety. Mike, robisz piorunujące wrażenie na rywalach. To ma ogromne znaczenie dla drużyny. Możemy zmienić strategię i grać jak umiemy. Mike będzie osłaniał innych, kiedy będą atakowali kosz przeciwnika. Co na to powiecie? Tak, dlaczego nie? Brzmi dobrze. Mike, dasz radę ich osłaniać? Nie wiem, chyba nie. Zrobisz jak będziesz chciał, ale pomyśl o mojej propozycji. Pamiętajcie, Super Piątka zawsze górą! Mia! Mike, blokuj go! Ale nie jest źle. Nie traćcie ducha walki. Mike, jesteś bardzo wszechstronnym atletą.
Zgoda, możesz zrobić komuś krzywdę, bo bywasz niezdarny. Ale przecież nie jesteś tylko niezdarą. Jesteś duży i silny i możesz obronić kogoś słabszego. Obronić? Mhm. I dlatego jesteś niezbędny w drużynie. Pamiętaj o tym. Mia, słuchaj, nie patrz Makanowi w oczy, chyba że chcesz rzucić na niego urok i odebrać mu piłkę. On cię dekoncentruje. Krzywdy! Nie? Tak! Musicie wziąć się w garść! Jesteśmy bezradni. Leo szybko biega, a Mike go osłania. Zaskoczyłeś ich swoim krzykiem. Stanęli jak wryci. Zaimprowizowałem w ostatniej chwili. Trzeba było coś zrobić. Mike, to było zagranie godne pandy. Ładne korale. To prezent od Makana. Spotkamy się na kilka lekcji gry na ukulele. Powinnam się chyba trochę przygotować. Nie będziecie się śmiać, jak zobaczycie mnie na scenie. Trudno być trenerem. Trzeba się znać na organizmie i na psychice. Dla mnie to zbyt wiele. Każdy trener musi znaleźć swój styl. Kiedy próbuje się naśladować innych, nic nie wychodzi. U, Tony, ale z ciebie nie zdara!